Janeku, odbiór. Strażnica, tu forteca. Powtórz. Źle cię słyszę. Odbiór. Chińczycy na północ od jeziora. W żadnym razie nie wpływajcie do pnału. Cholera, jasne. Kapitanie, mogę spróbować morsem. Powinno być lepiej. Odpada. Ścigające nas niszczyciele nie będą czekać. Jakie rozkazy, proszę pana? Odpalisz radar, sonar i wszystkie dostępne skanery. Muszę dokładnie wiedzieć, w jaki burdel się pakujemy. To najgorsze 3 godziny w moim życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest Walkiria. Ja. Płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dasz sobie radę? Surowe króliki, wojskowe racje. To jest wyzwanie. Pierdolę! Linki bezpieczeństwa spraw! Jak będziesz żygać, celuj w przeciwników na ziemi. Sprawdzić sprzęt! Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze. Ładunek! Gotowi! Dawać! Już! 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 Ale kanał! Forteca, tu grabasz 3. Odbiór. Powtarzam, forteca, tu grabasz 3. Jak mnie zrozumiałeś? Celują w Walkirię. Do wszystkich, tu forteca. Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład. Powtarzam, żołnierze wroga na pokładzie. Długo nie wytrzymają. Spróbujmy wylądować na pokładzie. Robactwa! Widzimy ich inaczu! Tak jest! Nie ma czasu! Wiecie, do czego zdolni są ludzie Changa? Cały czas naprzód, Greg! Kryj się, jeśli może! Musimy ich rozwalić! Zostaję uzupełnienia!
Uważa! Uwaga! Kurde! Mam nadzieję, że Garrisona tam nie było. Thank you.
Pokład czysty! Garrison jest gdzieś w środku! Szybciej! Muszę ocalić Pinkę! Dokąd idziemy? Na dół! Jeden poziom niżej! Lewa, ja biorę korytarz. Hej, nie ma przejścia. Z powrotem korytarzem. Czysto, nikogo żadnego. Cóż to, skurwielu! Jezu, znowu ci u pani odstrzeliłem. Dotarłeś. Grabarze wciąż górą. Masz ty w dupę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Właśnie. A potem jak mnie zostawiliście... To... Gdzie Jinche? Co z nim? Fajnie, że jesteś. Fajnie. A Jinche ma się dobrze. Zaprowadzę was. Sierżancie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Żołnierze, zostańcie z nimi. My pójdziemy do izby chorych. Pan przodem, sierżancie. Uważasz na flanki! Ej, pan! Co się stało w Singapurze? Myśleliśmy, że zginąłeś! Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuja. No, i coś ci się język zaobczy. Tak bywa, jak człowiek się 1000 metrów czołga przez ściek z dziurą w brzuchu. To teraz już wiesz, jak blisko jest stąd do piekła. Rek, ty i ja. Atak synchroniczny. Otwórz drzwi. Okej, czysto. Jesteśmy w drodze. Są ze mną grabarze. Pośpieszcie się! Lepiej późno niż zależą. Musimy go stąd zabrać. Spokojnie. Bardzo długo był pan nieprzytomny. Nie powinien pan nawet mówić. Mój głos to moja broń. Jeśli zamilknę, stanę się niczym. Rani z Szyłana. Tybci. Buwan. I oni trzeło dochodłem. Przyszli po mnie. Z Dżanga. Masz myśl. Musimy cię stąd wyciągnąć. Nie potrzebuję żadnej broni, kapitanie. Moi bracia mnie nie zabiją. Może nie wyraziłem się jasno. Twoi bracia myślą, że nie żyjesz. Jesteś celem, tak jak my. Obiektem przeznaczonym do likwidacji. Więc muszą mnie zobaczyć. Przekonać się, że wciąż żyję. Wtedy zapomną o misji i złożą broń. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żart.
Irish Wrecker, pilnujcie drzwi. Mówię serio. Jeśli zaczniemy walczyć, zginiemy. Sam otworzę te drzwi. Nie mogę ci na to pozwolić. Posłuchaj mnie. Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy życiu. Przy takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. W tym miejscu jestem niewidzialny. Tu już jestem martwy. Wy też! Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić do braci bez strachu, to już przegrałem. Muszę wiedzieć, na czym stoję. Nie rób tego, ani mi się was. Już dobrze. Jednak się udało. No ale co teraz? Pokój nadal pełno chińskich żołnierzy. Poznali go. Wieść się rozniesie. A to co? Co to było? Że cały na linii. On za biegnie, tylko człowiek. Za ciało mnie. To Chang. Ma okno gdzieś na północ od nas. To szybcy pogrzebie prawdę i nas wszystkich razem z nią. Odpowiemy? Nie mamy nic. Nic już nie zostało. Nawet C4? C4? C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4, ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Aj. Nie. Jesteśmy bardzo poważni. Dobra, pa. Pokaż. Wrecker, Irish, chodźcie. Kano, na pewno chcesz dołączyć? Gdzie? I szczęść cię, Kano. Z Bogiem. Słuchajcie wszyscy, przygotować mi łódź i załadować na nią C4. Joruni, bez gadania, zaraz tam będziemy. To było niesamowite. Zawsze tak jest? Zdarza mu się. Na pewno nie jesteś jego żoną? Związałam się z tym, co symbolizuje. Hana, marzysz czasem, żeby było inaczej? Pewnie. Oczywiście. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Jesteś w porządku, Hana. No, to dla pana się rzuć. Ty zostajesz, Pak? Macie przeżyć. To rozkaz. Zrobi się, a wy nie dajcie zatonąć Walkirii. Niedługo wrócimy. Hurra!
Iris. Bez obaw. To niezawodny sprzęt. Tak, jasne. Prosto ze Szwecji. No to kamień spadł mi z serca. Forteca! Tu grabasz 3! Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak wasz status, odbiór? Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj, Hanna! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Wrecker! Badaj mi to! Trzeba będzie zejść na dół! Okej, wystarczy jedna osoba. Wrecker, masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, daj mi go. Nie będziesz ryzykować, Hanna. Jestem Iris, pamiętasz? Mam farta. Daj mi to, dawaj. Wrecker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek. Mój kraj potrzebuje cię żywej. Nie zejdziesz na dół, kropka. No dawaj, Wrecker. My się tutaj kłup... Wrecker, jak zapali się zielone... Naciśniesz przycisk. Iris! Cholera. Gotowe już można! Naciskaj, Wrecker, wysadzaj! To go zabije! Grabarze, kurwa! Wysadzajcie ten statek! Zrobiliśmy, co było w naszej mocy! Iris nie zginął na marne! Forteca Tłogar, grabarze są już na pokładzie. Wracamy. A gdzie tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić, musimy się wycofać. Cholera. Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu. Kiedyś lubiłam wyprawy w góry. Ten spokój, prostota. Miałem kiedyś wujka. Wujka Jaya. Nauczył mnie wszystkiego o przetrwaniu w dziczy. Myślałam, że jesteś miastowy. Bo jestem. Ale mój wujek nie był. Pochodził z Karoliny. Opuścił nas dawno temu. A gdzie jest teraz? Nie ma go już wśród nas. Bardzo mi przykro. Tak, wiadomo. Nic na to, kurwa, nie poradzisz. Trzeba iść naprzód, co nie? Dobrze wykorzystać swój czas. Tracimy tylu bliskich. Zbyt wielu i za wcześnie. Czasem myślę, że lepiej tego wszystkiego unikać. Byłoby łatwiej. Nie no, nie zgodzę się. Pamiętaj albo zapomnij, ale niczego nie żałuj. No, dalej. Powiedz to, niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Dokładnie, kurwa, właśnie tak. Niczego, kurwa, nie żałuję. Niczego, kurwa, nie żałuję. Brawo.